Tak to nie może być. Okej, okay, PVZ, no czary. Grałem tutaj już, Immortal Olina nie wszedł. Mapy są anty-Immortal Olinowe. Po prostu aż mnie to smuci. Tyle grałem te gówno i teraz... Teraz nie ma sensu grania tego. Teraz trzeba grać jakieś makro na zerga w ogóle. O zgrozo. Niewystarczająca ilość minerałów. Niewystarczająca ilość minerałów. Zagramy fast for checkpoint z Feniksami. Niewystarczająca ilość minerałów. Wall jest na tyle kijowy do zrobienia, że to jest głowa mała. Także zaczął się balans Protossa poprzez mapy. Podoba mi się to. Musisz przyzwać dodatkowe wylony. Poprzez mapy, czyli że no, są mapy tworzone w taki sposób, że Protoss miał w pewnych etapach gry trudniej niż normalnie. Nie ma ekspansji, no nie powinno być nawet. Mamy dwa jajeczka, Overlord drugi wyskoczył. Także raczej gramy 17 Nexus. O, robotnica nie gra. Atakuj. Niewystarczająca ilość minerałów. Atakuj. No, ja mogłem się blokować jednak to. Bez problemu. Niewystarczająca ilość minerałów. Dlaczego kijowy wall? Znaczy, on jest szczelny, tak? Ale chodzi o to, że teraz, kiedy nadchodzi ten taki zergling olin, taki wiecie, taki gruby, soczysty, taki z masą tych psów, bardzo ciężko postawić kolejne budynki w taki sposób, żeby móc to skontrolować, bo nie ukrywajmy, nie mamy, mamy wtedy może maksymalnie jedną sentry, jeśli nie gramy Stargate'a. I chodzi o to, że... Może dałem mu tą trzecią ekspansję, a może nie. Nie dałem mu zaekspansować. Nie dałem mu zaekspansować. Nie. Nie dałem już eksplorować, tego gadałem. Aha. Coś ukrywa to bydle, ojej. Moje życie za Aju! Baza jest atakowana, moje próbniki są atakowane. Nie! Moja biedna proba! O, darmowy Overlord. To nie jest twoją wolą. Jestem tu, mroku. Nadchodzi sprawiedliwość. Musisz przyzwać dodatkowe wylony. A, wystarczy.
Wymusiłem troszkę agresji. Ma spóźnioną trzecią. Ja mam bardzo spóźnionego Stargate'a. Jedyne, czym mogę się pochwalić i szczycić, to tym, że nie miałem jakiegoś większego supply bloku na razie. To jest dla mnie mega osiągnięciem. Kurczę, przydałby mi się ten cholerny Sentry. Czuję się strasznie niepewnie. No ale niestety nie ma to... O, jest. Znalazł się fundusz na jakąś Sentry. No, mogę troszeczkę w sumie zaryzykować i... I zacząć grać trzecią z jednym gatewayem, ale może tego. Ale może darujemy sobie to. Przydałby się oczywiście pylonik. Każdy z naturali, żeby móc. O, nie ma jeszcze speedlingu. Co to może oznaczać? Może oznaczać bardzo szybki layer. Więc jakieś hydry? Czas na bitwę. Teleportacja przebiegła pomyślnie. Jakieś hydry? Potrzeba więcej wyspanu. Teleportacja przebiegła pomyślnie. Potrzeba więcej wyspanu. Na skrzydłach. Próbujemy ominąć Xel'Naga i zaatakujemy od razu trzecią. Jedynie co jest dla Protossa dobre, to to właśnie. O, ja cię, Franek, ale duży motyw. O. Strasznie dużo ma Queenów. Baza jest atakowana. Nie ma sensu. Anan Porgal. O, darmowa hydra. Trzeba łapać takie okazje. Raczej już przegrałem grę oczywiście, ale... Ale pograjmy jeszcze troszeczkę. Chcę już zaatakować. On jeszcze nie zajął ekspansji. Bardzo dziwnie. Ale to już pewnie ma. Nie ma? Większego Graolina ode mnie.
jeszcze bardzo istotny jest ten Mothership. Innymi słowy, jeśli go stracę, to przegram grę. Nie ma tego za dużo. On robi... on robi taki... O, ja wiem, co on robi. O, jak ja to wiem. Chcę już. Nie mam już. Kurczę, czy on ma layer? Ma layer, ale... Oczywiście boimy się o taliski, to jest tak. No oczywiście safe bloka. No dawaj. Za mało energii. 2, 1. Tu jest parę. Przebili się. Moje życie za Ajur. Nie bójmy się ekspować. O! Okej, nie bójmy się zaatakować. Dlaczego atakuję? Bo wiem, że od tej strony mnie nie atakuje w tej chwili. Więc zawsze mogę... Jestem pewien, że on gra mutalistę. Spróbuję mu wysnajpować trzecią i się cofnąć do domu. Koruptor. W sumie chyba wygrałem. No to Golda, co będziemy się szczypać. On tutaj ma ekspansję, to się jest. Dobra, mam plus 3. O, dziwko! Znaczy się Mothershipie, core. Nieładnie. Tutaj parę robotów na pewno zginęło. Moje życie za Ajur! Chcę Jukry. Jesteśmy jedność. Moja medytacja jest. Moje życie za Ajur. Jestem tu. O.
bardzo słaby zer. Wyraź swą wolę. Gdzie są twoje mutaliski? Jak to mnie irytuje, jak ludzie nie grają mutalisku. Człowiek gra całą grę po to, żeby nie przedostać od mutalisków, a oni sobie bezczelnie nie grają mutalisku. No to jest po prostu żenujące. Nie damy rady! Nie damy rady! O! Teleportacja przebiegła pomyślnie. Jestem tu w mroku. Dobra. Chcę. W ogóle nie ma korruptorów. Kurde, wiecie co? Przydałaby się tam pesty, mi się wydaje. Stój tu. Idę na fajną plankę. A, brudzarzy. A, to nie, to się wycofnie. Nie. A, uciekam stąd. Wiecie co? Chyba straci wszystkie wybrody. Nic się nie stało. A, to może wysnajpuję go. Trzecią. O, jeszcze Dark Templarów nie miałem, także. No i patrzcie, i wiszą te kurde. Wiszą te Feniksy i czują się bezsilne, bo nie mają co atakować. To jest po prostu... Mam nadzieję, że tutaj nie ma żadnych. Dobra, ale może jednak ten zerk jest słaby, ja po prostu jak przegram na niego, to jest po prostu żenujące. O, chyba tam coś, chyba coś tutaj jest, takiego, czego bym nie chciał, żeby było. Okej, mamy parę kolosusów. Sprawiedliwości stanie się.
Nie damy rady! Nie damy rady! Otchłani zionie chłodem, jestem tu w mroku. Niewystarczająca ilość. A gdzie jest czwarty Tempest? Sorry. Dobra. O. Czekać. O, ściągnęło się. A biedne Broodlordy, oni są takie wolne. Ej, moje zaloty tu stoją. Dobra, można iść już stąd. Nie wiem, dlaczego jeszcze tych skałek nie rozwaliłem. Owszem, ułatwiam jemu dostęp do mnie, ale również... Dobra, straci to i wyjdzie z gry, prawda? No nie, dlaczego on mnie atakuje robotnicy? Atakuj wojsko. Staramy się nie stracić ani jednego stalkera. O, jeden pad. Kurde, drugi. Kurde, dwa stalkery straciłem. Pierdziele. Ale jestem słaby.